Na najbliższe miesiące Tczewski dworzec zamieni się w wielki plac budowy. Prace związane z modernizacją obiektu wykona firma Poleco Budownictwo za 17 400 000 zł. Remont ma potrwać blisko 2 lata. Zmiany mają być poważne i dotyczyć mają głównie układu komunikacyjnego dworca. Pojawi się drugie główne wejście, które ma zapewnić przeprowadzenie ruchu pieszego przez plac z lokomotywą do projektowanego wejścia do budynku zlokalizowanego w jego północnym szczycie, a następnie przez wnętrze budynku schodami stałymi, jednokierunkowymi, ruchomymi lub windą do klatki pieszej nad torami. Powstały ciąg komunikacyjny pozwoli na włączenie do użytkowania komercyjnego powierzchni znajdujących się na kondygnacji -1. Podczas modernizacji dla obsługi podróżnych ma funkcjonować dworzec tymczasowy, który wyposażony zostanie m.in. w kasy biletowe oraz toalety. Teren ma zostać oznakowany tablicami informującymi o sposobie czasowej organizacji ruchu.